Szwajcarski bank zaszokował wszystkich niespodziewanie i bez żadnej zapowiedzi wycofał się z interwencji na rynku walutowym i utrzymania kursu franka na minimalnym poziomie 1,20 do euro, który obowiązywał od 6 września 2011 roku. Poza tym szwajcarski bank obniżył stopę procentową o 0,5% do -0,75, ale to ta pierwsza decyzja wstrząsnęła rynkami finansowymi. Stopień zaskoczenia całego finansowego świata najlepiej widać po kursach walut. Po 1227 dniach sztucznej stabilizacji frank momentalnie umocnił się do wszystkich walut, a w przypadku polskiego złotego przez chwilę kosztował ponad rekordowe 5,20 zł. Po kilku godzinach udało się złapać stabilizację, która oznaczała zrównanie się wartości euro i franka, co oznacza, że obecnie za jednego franka trzeba płacić 4,30 zł. Skąd taka decyzja? Tłumaczenie szefa szwajcarskiego banku Tomasa Giordana na konferencji prasowej było powtarzanym w kółko sloganem, że sztuczny kurs walutowy ogranicza elastyczność banku i że nie może być stosowany przez dłuższy czas. Co ciekawe, przez ostatnie 3,5 roku szwajcarski bank słowem nie wspomniał, że ryzyko odejścia od takiej interwencyjnej polityki w ogóle istnieje. Zatem stąd tak gigantyczne zaskoczenie całego świata. Najbardziej prawdopodobnym uzasadnieniem akurat takiej nagłej zmiany podejścia do polityki monetarnej szwajcarskiego banku centralnego jest działanie wyprzedzające, mające właśnie wyprzedzić ruch Europejskiego Banku Centralnego, który nie dalej jak wczoraj otrzymał od Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego zielone światło na skup europejskich obligacji. Uboczny efekt tego działania szwajcarskiego banku to obecnie wprowadzenie dużo dodatkowej niepewności oraz solidne ograniczenie wiarygodności samego szwajcarskiego banku. No i w związku z tym, co dalej? Po tak nagłych zmianach trzeba przygotować się, że okres większej zmienności i niepewności już będzie nam towarzyszył przynajmniej przez kilka tygodni. Kurs franka do złotego zapewne wyznaczył już swoje ekstremalne poziomy na ten rok, a więc momentami 5,20 zł, ale obecny pułap na poziomie 4,30 na najbliższe dni wcale moim zdaniem nie jest najwyższy. Układ sił na rynku walutowym po zejściu gracza wagi superciężkiej, jakim był właśnie szwajcarski bank, musi się zrównoważyć, na co potrzeba przynajmniej tygodnia. Czy po tym tygodniu będzie już spokojniej na rynkach? O tym w kolejnym programie. Do zobaczenia!